Państwa na codziennym webinarium, na którym omawiamy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Ja nazywam się Michał Stajniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Na początku pytanie ode mnie, czy dobrze widać mój ekran oraz czy dobrze mnie słychać. Bardzo prosiłbym o potwierdzenie z Państwa strony. Na razie jeszcze nie dostałem żadnego potwierdzenia, w takim razie, o super, w tym momencie już dostaję, w takim razie możemy zaczynać już dzisiejsze szkolenie. No i w przypadku rynków finansowych w dalszym ciągu widać to ożywienie, jest ono wywołane tym, że no te czynniki geopolityczne nieco się uspokoiły, czyli przede wszystkim nie mamy tych silnych nacisków ze strony Donalda Trumpa na Chiny, nie mamy również nowych wieści dotyczących Syrii, ale z drugiej strony szykuje nam się w tym tygodniu ważne spotkanie pomiędzy prezydentem Trumpem oraz prezydentem Japonii w ośrodku należącym do Donalda Trumpa na Florydzie. Niemniej raczej nie powinniśmy mieć tutaj żadnych rewelacji. Trzeba przypomnieć sobie zeszłoroczne właśnie to spotkanie w Mar-a-Lago i tam również nie doszło do żadnych przełomów, raczej te spotkania Trumpa były raczej takie łagodne, więc również w tym tygodniu nie spodziewamy się jakichś fajerwerków, niemniej może wystąpić jakaś prośba lub żądanie ze strony Donalda Trumpa, aby Japonia zaprzestała tej swojej polityki względnie sztucznego osłabiania swojej waluty, gdyż no trzeba tutaj podkreślić, że japońska gospodarka znajduje się w najlepszym stanie od wielu lat. Mimo wszystko jen nie jest na tyle mocny, na ile być powinien. Oprócz tego dzisiaj w kalendarzu dosyć sporo się dzieje. Mamy inflację z Wielkiej Brytanii, inflacja ze strefy euro, będzie to inflacja oczywiście finalna, decyzja Banku Kanady do spraw stóp procentowych oraz zapasy ropy. Dzisiaj jakie na rynki sobie spojrzymy, będzie to euro, dolar, GBP, USD, USDJPY, S&P 500, ropa oraz złoto, ale ze względu właśnie na tą decyzję BOC jeszcze mam nadzieję, że zdążymy spojrzeć sobie na to, co dzieje się na USD CAD-zie. I zaczynamy sobie od krótkiego omówienia kalendarza. Inflacja w Wielkiej Brytanii ma pozostać na poziomie 2,7%. W ujęciu miesięcznym ma ona minimalnie spowolnić. Bazowy wskaźnik, no na razie nie rusza się on jakoś dynamicznie. Niemniej to utrzymanie inflacji w tym momencie mniej więcej na tych poziomach w dalszym ciągu no mocno wskazuje na to, że stopy procentowe w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie zostaną podniesione. Niemniej, jak ostatnio pisaliśmy, może to być czynnik, który tak naprawdę doprowadzi do osłabienia się funta. Podobnie jak to było na przykład w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie, kiedy mieliśmy wcześniej wyceny podwyżek stóp procentowych, w tym momencie też mieliśmy te wyceny, kiedy doszło już do faktycznego wystąpienia danego czynnika, no to wtedy rynek wycofywał się, cashował się i w tym momencie również możemy mieć taką sytuację na brytyjskim funcie. Inflacja ze strefy euro, tutaj nic nie powinno się dziać, więc 1,4% rok do roku powinien zostać utrzymany. Decyzja Banku Kanady, no oczekiwania co do ewentualnej podwyżki są bardzo małe, mimo że no, sytuacja Kanady wygląda coraz lepiej. Bardzo silny rynek pracy, inflacja zaczyna nam odbijać. Niemniej gdzieś tam z boku są wciąż te ryzyka związane z wojną handlową, z porozumieniem NAFTA, które teoretycznie mogłoby być zerwane ze strony Stanów Zjednoczonych. W tym tygodniu odbywa się spotkanie NAFTA, ale nie będziemy mieli, jak już to mówią oficjele ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady oraz z Meksyku, że raczej nie dojdzie do
raczej nie dojdzie do podpisania nowego porozumienia. Niemniej jakby to porozumienie NAFTA już jest tym mniejszym ryzykiem dla dolara kanadyjskiego oraz zapasy ropy naftowej DOE. Zapasy API pokazały spadek na poziomie 1 miliona baryłek pomimo większych oczekiwań, niemniej ropa naftowa nam obecnie wyraźnie odbija. No i zaczynamy sobie od euro-dolara. Tutaj poprzednio wskazywałem na formację trójkąta, która już została zrealizowana, niemniej jakby ten zasięg ruchu nie był zbyt duży, no i wzrosty zostały zatrzymane przy górnym ograniczeniu wzrostowego kanału trendowego oraz przy poziomie 1,24. No i moim zdaniem niedługo uda się pokonać te poziomy, chyba że nastąpiłyby jakieś bardzo wyraźne, bardzo wyraźne, nastąpiłaby jakaś bardzo wyraźna presja na dodatkowe podwyżki stóp procentowych ze strony Stanów Zjednoczonych, no to wtedy dolar mógłby się zacząć umacniać. Niemniej moim zdaniem Trump zacznie w najbliższym czasie naciskać na słabszego dolara. Może nie bezpośrednio będzie to próbował zrobić raczej poprzez naciskanie innych gospodarek, aby właśnie dolar tracił wobec innych walut, wtedy właśnie szansa na to, że euro-dolar wybije się z tej dosyć sporej konsolidacji. No i ruszamy sobie do wykresu. Tutaj ponownie zadziałała nam wzrostowa linia trendu, która wcześniej działała jako dolne ograniczenie tej formacji trójkąta. Jak widać, ta formacja trójkąta zadziałała nie jako kontynuacja trendu, tylko jako odbicie. Tutaj teoretycznie podwójny szczyt w tym momencie mamy, którego spadek mógłby doprowadzić nam do tego ważnego wsparcia przy poziomie 1,2240. Niemniej widać jednak, że jest to dosyć spory popyt. Mamy również średnią 50-okresową, która stanowi wyraźny popyt, więc myślę, że jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy uda nam się pokonać ten ważny opór w postaci górnego ograniczenia wzrostowego kanału, spadkowego kanału trendowego. No i tutaj na W1 widać, że nie ma jakby takiej bardzo dużej dynamiki odbicia, jak to było na przykład tutaj wcześniej, mieliśmy na początku. No w sumie mamy nawet większą tę dynamikę niż tutaj na początku, ale później jakby ona tutaj wyraźnie przyspieszyła, więc jeżeli mielibyśmy właśnie jakiś zwrot ze strony Donalda Trumpa, również tutaj doświadczylibyśmy wybicia wolumenowego powyżej tej ostatniej świecy, czyli tutaj jakby mamy pierwsze naruszenie tego trendu spadkowego. Jeżeli tutaj by nastąpiło wyraźniejszy wzrost, no to wtedy można oczekiwać, że rynek ponownie zaczął kupować euro-dolara i poziom 1,24 zostanie szybko pokonany, no i celem będą okolice poziomu 1,2670, gdzie znajduje się zniesienie 61,8 długoterminowej fali spadkowej z 2014-2015 roku. GBP USD, tutaj wyraźne cofnięcie w ostatnim czasie, pokonanie dolnego ograniczenia wzrostowego kanału trendowego. No i funt w tym momencie jest tak naprawdę jedną z najsilniej wykupionych walut w G10. No i biorąc pod uwagę to, że może gdzieś nastąpić jakieś negatywne zaskoczenie czy realizacja pewnych czynników, czyli na przykład podwyżka stóp procentowych, no to wtedy powinniśmy szukać ewentualnego odwrotu. No i w tym wypadku na funcie taki odwrót w tym momencie już może następować. Mamy to ten bardzo silny opór w okolicach poziomu 1,4350, 1,4360, czyli lokalny szczyt tej poprzedniej fali wzrostowej i oczywiście początek fali spadkowej, również zniesienie 78,6 całego ruchu spadkowego na Brexicie, czyli widać, że jest to bardzo, bardzo silny opór, który prawdopodobnie nie zostanie w tym momencie pokonany. No i moim zdaniem może dojść przynajmniej do realizacji tej formacji, takiej można powiedzieć naciąganej formacji RGR, gdyż tutaj no, klasycznie powinniśmy mieć nieco większe cofnięcie i następnie wyznaczenie prawego ramienia, natomiast no, jakby tutaj to cofnięcie było ograniczone tym wsparciem w postaci ramienia lewego, więc no, taka naciągana formacja RGR, niemniej
jeżeli mielibyśmy ją zakładać, no to zasięg do zniesienia 78.6, gdzie mamy ważne wsparcie w postaci tutaj lokalnego dołku z drugiej połowy marca, więc myślę, że tutaj na funcie szansa osłabienia. Jeżeli tutaj mielibyśmy również spojrzeć sobie na euro GBP, to myślę, że tutaj szansa również powrotu przynajmniej wewnątrz tej strefy popytowej. Lecimy sobie dalej, USD JPY, no i moim zdaniem będzie tutaj powrót do trendu spadkowego. Dolar, tak jak już mówiłem, to przy euro-dolarze prawdopodobnie znajdzie się pod presją ze względu na prowadzoną politykę ze strony Donalda Trumpa. Generalnie gospodarka jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, więc jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy jen zacznie się wyraźniej umacniać, nie tylko ze względu na czynniki geopolityczne, ale również ze strony czynników gospodarczych. Z drugiej strony oczywiście polityka monetarna Banku Japonii jest wciąż bardzo luźna i taka pozostanie, ale z drugiej strony nie potrzeba już takiego dużego wsparcia ze strony polityki fiskalnej. Jeżeli spojrzymy sobie na jena, na H4, no to widzimy ten wzrostowy kanał trendowy. Nie widać tutaj jakiejś bardzo wyraźnej dynamiki wzrostu. Po pierwsze, bardzo silny opór w okolicach poziomu 108, a 108,40. No jeżeli tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na, po pierwsze, na poziom 106,90, następnie 106,70, tutaj taka strefa, która jeżeli zostanie pokonana, to powinniśmy powrócić do trendu spadkowego i idziemy sobie na W1, gdzie to wygląda nieco lepiej. Widać, że ten impet spadkowy jest dosyć spory, bardzo silna strefa podażowa przy poziomie 108,40, która nie powinna być pokonana. Tutaj również widzieliśmy na tych W1-kach tworzenie się dosyć wyraźnych knotów, które świadczyły o tym, że jednak gdzieś ta podaż tutaj czatuje. No i w momencie, kiedy mielibyśmy na przykład w tym tygodniu objęcie BES-y, no to powinniśmy ruszyć wyżej. Z drugiej strony, jeżeli taka sytuacja nie nastąpi, to prawdopodobnie dojdziemy tutaj w okolice poziomu 108 i tutaj oczekiwałbym właśnie pojawienia się jakiejś formacji świecowej, czy to na D1, czy na W1. I lecimy dalej. S&P 500, wybicie bardzo ważnych stref podażowych, już powyżej 2700 punktów. Formacja odwróconej głowy z ramionami wskazuje nam na poziom 2800 punktów. No i na razie wszystko wygląda bardzo, bardzo pozytywnie, ale jest to tak naprawdę tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy pojawią się kolejne jakieś negatywne komentarze dotyczące wojen handlowych i prawdopodobnie będziemy mieli wtedy próbę kolejnego spadku. Niemniej tutaj ta 200-okresowa średnia krocząca powinna stanowić wyraźne wsparcie. No i mówiłem o tym ORGR-ze, tutaj zasięg tej formacji jest dosyć spory, mniej więcej do tego poziomu 2800 punktów, gdzie mamy lokalne szczyty z lutego oraz marca, jest pokonany poziom 2700 punktów, więc jeżeli ten poziom zostanie utrzymany podczas dzisiejszej sesji, to prawdopodobnie będziemy ruszać w górę właśnie ku temu poziomowi 2800 punktów. Niemniej w momencie, kiedy pojawią się jakieś negatywne komentarze, no to te średnie ruchome nie będą raczej wyraźnym wsparciem i prawdopodobne spadki sięgną nawet 2600 punktów. Ropa WTI, tutaj odrobienie strat. Na W1C wygląda to dosyć ciekawie pod względem kolejnego wybicia kolejnych szczytów. Indeks dolara w minimalnym odwrocie na W1C, natomiast jeżeli zejdziemy sobie niżej na H1, no to tworzy nam się ponowna dywergencja z dolarem, więc dużo może tu zależeć od tego, jak będą prezentować się dzisiejsze dane. No i widać właśnie tą W1 odrobienie mniej więcej w większości strat z początku tego tygodnia. Indeks dolara w minimalnym
w minimalnym odwrocie, czyli kierujemy się ponownie na południe. Tutaj oczywiście mamy odwróconą oś i jeżeli zejdziemy sobie na niższy interwał, na niższy interwał czasowy, to tutaj pojawia nam się ta dywergencja z amerykańskim dolarem. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na indeks dolara, to możemy sobie tutaj wyrysować taką linię trendu. Jest to linia trendu spadkowego, ale tutaj będziemy sobie mówić o niej jako linia trendu wzrostowego, czyli mamy dosyć wyraźną reakcję w tym momencie. No i indeks dolara powinien powrócić nam do spadków. Niewykluczone również, że ze względu na te opory pojawi nam się jakaś próba spadku na ropie. No i teoretycznie tworzy nam się coś tutaj w postaci takiego RGR-a z zasięgiem spadku mniej więcej do 65, nieco niżej nawet dolarów za baryłkę, ale tutaj ponownie dużo będzie zależeć od tego, co będzie się działo z dolarem, czyli myślę, że tutaj szansa na domknięcie tej dywergencji w okolicach 66,60-70 i następnie prawdopodobnie kontynuacja ruchu w górę. No i na samym końcu złoto, utrzymywanie mniej więcej w okolicach 1340 dolarów za jedną uncję, bardzo silne wsparcia przy 1333 oraz 1320. W tym momencie również złoto znajduje się w tej strefie związanej z 1340 dolarów, no i utrzymywanie wzrostowej linii trendu. Jeżeli chodzi o właśnie złoto, to widzimy wciąż bardzo dużą dywergencję z indeksem dolara, więc kiedy indeks dolara ruszy nam ponownie w dół, to złoto również powinno jakoś silniej ruszyć. Z drugiej strony mamy tą bardzo silną strefę podażową przy 1370 dolarów, więc na razie ona nie powinna być naruszona. I zejdziemy sobie jeszcze na niższy interwał czasowy, gdzie lepiej widać tą wzrostową linię trendu. Tutaj w przypadku krótkiego terminu przede wszystkim trzeba szukać próby wybicia tego dolnego, górnego ograniczenia spadkowego kanału trendowego. Kiedy ten poziom się uda wybić, no to prawdopodobnie ruszymy tutaj w okolice 1360 dolarów za baryłkę, za uncję, przepraszam, gdzie tworzyć się może taka nowa baza ataku powyżej 1370 dolarów za jedną uncję, więc moim zdaniem tutaj ta linia trendu wzrostowego zostanie utrzymana. W przeciwnym wypadku najpierw 1333, a potem 1320 i te wsparcia powinny być względnie utrzymane. Dziękuję dzisiaj Państwu za uczestnictwo w webinarium. Życzę powodzenia na rynkach oraz zapraszam jutro na godzinę 9:45. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.